Czy dziecko jest centrum twojego wszechświata? Czy twoje życie dosłownie kręci się wokół niego? Jeżeli tak, natychmiast przestań. Popełniasz bardzo poważny błąd wychowawczy, za który zapłaci zarówno twoje dziecko, jak i ty. Większość rodziców zgadza się tutaj z tym, dostrzega problem, który polega na tym, że no, jeżeli rodzic poświęca dziecku za mało czasu, powiedzmy jest pracoholikiem, znajdzie dla swojego smyka 20 minut raz w tygodniu, to jest problem. To dziecko ma tutaj niezaspokojoną potrzebę bliskości czy obecności tego swojego rodzica. Natomiast niewielu rodziców poniekąd ma świadomość tego, że jest też druga strona tego medalu, że można przegiąć czy przeholować w drugą stronę, jeżeli wisi się nad dzieckiem cały czas. Ono jest właśnie centrum wszechświata. Rodzic ma takie bardzo głęboko zakorzenione poczucie, że bycie dobrym rodzicem, dobrą matką czy dobrym ojcem, chociaż tutaj kobiety raczej częściej wykazują tendencje właśnie w tym kierunku, no to to polega na tym, żeby cały czas właśnie nad dzieckiem wisieć, opiekować się nim, organizować mu jakieś zajęcie i de facto nie mieć swojego własnego, prywatnego życia. I żeby było jasne, ja tutaj nie myślę o takich półrocznych bobasach, które naprawdę tego typu opieki wymagają, to jest oczywiste. Ja myślę tutaj o takich dzieciakach, które mają 2 lata albo więcej. I dlaczego to jest taki poważny błąd? Pamiętaj, że ty nie jesteś tylko matką albo ojcem, tak? Nie jesteś tylko rodzicem. Ty masz też inne role. Jesteś przyjacielem, przyjaciółką. Jesteś mężem bądź żoną. Masz jakieś tam swoje pasje czy zainteresowania i jest to bardzo ważne, żeby na wielu polach de facto się realizować, żeby tutaj się nie ograniczać do tego właśnie tylko i wyłącznie, że mam dziecko, wychowuję dziecko i świat poza tym nie istnieje. Dlaczego? Jeżeli tak zrobisz, to bardzo szybko doprowadzisz do takiej sytuacji, że ty jako rodzic po prostu się wypalisz. I znowu, żeby było jasne, to nie o to chodzi, że ty poświęcasz dziecku czas, dużo się nim opiekujesz, tak, no to jest jakby coś złego w takim sensie, inaczej, to wynika oczywiście z twojej miłości i zainteresowania, ale pamiętaj, mimo tej całej miłości, jeżeli pójdziesz tylko i wyłącznie w to dziecko, wypalisz się, jego obecność zacznie cię po prostu wkurzać, irytować, tak, będzie, okaże się nagle, że zamkniesz się po prostu w czterech ścianach z tym dzieckiem, tak, porzucisz swoich przyjaciół, swoje pasje, swoje zainteresowania, po prostu rola rodzica, która jest czymś, no, co powinno dawać radość, co powinno być fajne, przyjemne, stanie się po prostu przykrym obowiązkiem, który ty poniekąd musisz wypełnić. Okaże się, że bawisz się z tym dzieckiem na siłę, troszkę tak na odwal po prostu, żeby coś z nim porobić, no bo masz dość, tego jest za dużo i nie chodzi tutaj o to, że ty jesteś jakimś złym rodzicem, to jest po prostu naturalny mechanizm. My ludzie po prostu tak działamy i nie ma co tutaj polewać tego wszystkiego lukrem, gdzieś na siłę. Tak po prostu funkcjonujemy, taki jest świat, no i myślę, że dobrze to jakby zaakceptować i gdzieś tam postępować dalej zgodnie z tym. Tak więc jeżeli ty się tutaj sfrustrujesz, wypalisz, zaczniesz się po prostu wkurzać, bo przesadzisz, no to twoje dziecko również, no, na nim się to odbije, tak? No żadne dziecko nie chce mieć rodzica, który jest wiecznie sfrustrowany, bawi się z nim na siłę, to po prostu nie ma sensu. Pamiętaj, że znacznie lepiej jest iść w jakość, a nie w ilość. Lepiej pobawić się z dzieckiem przez godzinę i naprawdę być dla niego, zaangażować się w to, gdzieś tam po prostu autentycznie, szczerze, dobrze się z nim bawić, niż po prostu na siłę cały dzień siedzieć koło dziecka, po prostu no niby coś tam z nim porobić, ale no będzie to takie mdłe czy nijakie. Pamiętaj, jakby ważne jest też tutaj to, że jeżeli ty wisisz cały czas nad tym swoim dzieckiem, no to ono tak naprawdę trochę będzie taką kaleką społeczną, emocjonalną. Przez to, że ono się nie nauczy jakby, jak się nawiązuje przyjaźnie, jak tutaj samemu zorganizować sobie czas, jak zająć się sobą, no bo nie będzie miało takiej potrzeby, bo ty mu wszystko podasz na tacy. A nie będziesz w stanie, zresztą to by była patologia, całe życie gdzieś tam biegać ze swoim dzieckiem i trzymać je pod kloszem. No po prostu ograniczysz w ten sposób rozwój wielu jego kompetencji czy umiejętności. Być może wychowasz, no mamin synka, tak? Jakby jest to coś, co tutaj bardzo, bardzo bym ci odradzał, jakby nie należy iść tą drogą, bo to prędzej czy później po prostu wychodzi, tak? To prędzej czy później gdzieś tam się odbija. Ty pamiętaj, że ty też masz prawo właśnie do tego, żeby odpocząć, żeby wymagać od dziecka, że ono ci odpuści, zajmie się sobą, a ty w tym czasie poczytasz książkę, czy po prostu coś przyjemnego dla ciebie porobisz, żeby odpocząć, żeby naładować w pewnym sensie akumulatory, bo to jest naprawdę ważne.
naucz to swoje dziecko samodzielnej zabawy. Jeśli nie wiesz jak, napisz mi o tym w komentarzu. Jak zobaczę, że po prostu jest zainteresowanie tym tematem, że wiele osób chce się tego dowiedzieć, to po prostu nakręcę o tym osobny odcinek, w którym od A do Z wyjaśnię właśnie, jak nauczyć dziecko tej samodzielnej zabawy. No i generalnie jakby trzeba to wszystko zorganizować, no bo oczywiście, że mając dziecko, no to jest to są obowiązki, że to nie będzie tak jak wcześniej, że masz no tutaj nieograniczony czas, żeby gdzieś tam podróżować czy zajmować się tylko i wyłącznie swoimi sprawami, ale pamiętaj, no to chodzi o jakąś taką organizację, żeby tego po prostu poszukiwać. Nie bój się tego, żeby od czasu do czasu zatrudnić opiekunkę i gdzieś tam wyskoczyć. Tak? Nie bój się po prostu tego, żeby na przykład no, poprosić dziadków o pomoc. Nie bój się tego, żeby po prostu poznać w swojej okolicy osoby, które też mają dzieciaki i po prostu czasem je sobie przerzucić. Tak? No, jeden rodzic w poniedziałki powiedzmy pilnuje jakieś tam chmary dzieciaków, a inny w środę pilnuje chmary dzieciaków. No i dzięki temu właśnie po prostu ten czas musisz sobie zorganizować. Ty musisz zacząć tego aktywnie poszukiwać, no bo to poniekąd ci z nieba nie spadnie. Jest to taka, powiedziałbym, no czysto techniczna umiejętność zarządzania swoim czasem i warto to po prostu gdzieś tam w sobie rozwijać, tak? Warto tutaj zmierzać w tym kierunku, no bo tak jak mówię, no niestety, ale jeżeli przesadzisz, przeholujesz, dasz sobie wmówić coś takiego, że twoim obowiązkiem jako rodzica jest cały czas od rana do nocy zajmować się dzieckiem, no to uwierz mi, jakby mimo tutaj szczerych i dobrych intencji z twojej strony, odbije się to źle na twojej relacji z dzieckiem, na twojej relacji z otoczeniem, tak, z partnerem czy też z przyjaciółmi, jak i po prostu no, twoje dziecko, tak jak wspomniałem wcześniej, no, zapłaci za to taką cenę, że ono będzie wolniej rozwijało się społecznie, tak, będzie takie troszkę no, niesamodzielne, nieogarnięte, no właśnie dlatego, że po prostu przedawkujesz i troszkę tak wstrzymasz ten jego rozwój. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na całkowicie darmowe, na bezpłatne szkolenie, które poprowadzę w poniedziałek, punktualnie o godzinie 20. Ja na tym szkoleniu opowiem Ci od A do Z, co robić w sytuacji, kiedy dziecko po prostu Cię nie słucha, kiedy ignoruje Twoje prośby czy też polecenia, nie wykonuje ich, mówi wprost nie, ma w nosie to, co do niego mówisz, gdzieś tam czasem, kiedy mówisz, zatyka uszy czy nuci pod nosem. Wytłumaczę Ci, skąd taki problem się bierze i po prostu co robić, żeby dziecko Cię zaczęło w pewnym sensie szanować i reagować na te Twoje prośby czy też polecenia. Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, to tutaj pod spodem, pod tym materiałem wideo masz link do zapisu. Albo on będzie w opisie tego filmu, albo w pierwszym przypiętym komentarzu. Zostaw mi poprzez tego linka swój adres e-mail. No i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Cię na to szkolenie, które nie będzie nagrywane, ono nie będzie powtarzane, a będę je prowadził na żywo, tak więc każda chętna osoba będzie mogła mi zadać dowolne pytanie poprzez czat. Mam też do Ciebie prośbę, jeżeli podoba Ci się to, co mówię, jeżeli chcesz, żebym kręcił więcej takich materiałów, koniecznie subskrybuj ten kanał i pamiętaj, żeby kliknąć taki mały dzwoneczek, który jest koło przycisku subskrybuj, no bo dopiero wtedy tak naprawdę YouTube będzie przypominał Ci o nowych materiałach, które tutaj umieszczę i tak naprawdę dopiero wtedy uzyskasz dostęp do wszystkich filmów, do wszystkich treści, które tutaj na kanale umieściłem. Wbij łapę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, podeślij to ten materiał swoim znajomym, którzy mają dzieci i mogłoby im się przydać. Jeżeli wykonasz którąkolwiek z tych akcji albo wszystkie, algorytm YouTube'a zadziała w taki sposób, że po prostu wyświetli ten materiał większej liczbie rodziców, a mi oczywiście na tym bardzo, ale to bardzo zależy. To 5 sekund Twojego czasu, ja będę Ci za to dozgonnie wdzięczny. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj. Pamiętaj, zapisz się na to darmowe szkolenie na temat radzenia sobie z ignorowaniem, tak? Ciebie przez dziecko, które poprowadzę w poniedziałek o 20. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!